Hej, witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Umsi Obiektywne Ocenianie. I dziś będziemy oceniać kolejny autobus pod marki Icarus, a konkretnie model 256.44. No i na początku wygląd zewnętrzny. Powiem Wam tutaj, naprawdę model fajnie został wykonany. Koła również ciekawie wykonane. Wygląda mi to na dobrej jakości fototeksturę, tak nałożoną. Ciekawie to wygląda. No i cała bryła charakterystyczna. Tutaj taki ryflowany dach. Charakterystyka dla Icarusa oczywiście. Pod spodem też jest podłoga. Tutaj rura wydechowa w tym miejscu, to ciekawostka, bo to jest Icarus z silnikiem umieszczonym z tyłu. Wnętrze również tutaj naprawdę fajnie zrobione. Taka raczej wersja międzymiastowa, ale wydaje mi się najkrótsze jakieś dystanse. Tak po prostu tutaj uważam. Następna tutaj kamera. To jest przód. Fotele bardzo fajnie wykonane. Tekstura podłogi również fajnie zrobiona. Na stopniach taka blacha, charakterystyczny wzór. Także fajna sprawa. Choć może troszeczkę, jak widzicie, rozczarować brak widełek przy drzwiach. No tutaj jednak właśnie urok drzwi to jest taki pełny mechanizm ich pracy. No tutaj troszeczkę tego jednak brakuje. Także tutaj w tych drugich drzwiach też niestety brak tych widełek na górze. Chociaż na dole wszystko jest ok, zobaczcie. No, troszeczkę jednak jest to pewna wada tego autobusu. No i samo stanowisko kierowcy. Również bardzo fajnie wykonane. Choć szkoda, że zabrakło tutaj napisu na kierownicy Icarus. Można było spokojnie ten napis tutaj w to miejsce umieścić. Dobrze, druga sprawa, czyli funkcje pojazdu. I może tak, dach mamy możliwość otwierania w różnoraki sposób tych trzech szyber dachów. Następnie mamy tutaj po kliknięciu w to miejsce mamy takie otwierane schowek i tutaj możemy sobie otworzyć drzwi pierwszym przyciskiem, a ostatnim je zamkniemy. Ale uwaga, jeżeli pierwszy raz postawimy model w OMSI i nie włączymy zasilania tym tutaj czarnym przyciskiem, no to tego nie zrobimy. Jak zauważyliście, teraz jest to zasilanie wyłączone, a jednak już skrypt został zapamiętany, tak jakby było zasilanie. Teraz włączam, wyłączam. I to po prostu działa, także pierwszy raz to nie zadziała, po prostu. No i następna sprawa, tutaj przesuwane szyby oczywiście. Czy to w tył, czy to w przód. Z tyłu nie zauważyłem jakiejś tutaj funkcji. Nic z tych rzeczy. Tutaj mamy takie kratki do chłodnicy. Silnik z tyłu. Także tak to wygląda. Regulacja luserek nie występuje. Mamy jedynie możliwość otwarcia tutaj szyby przy stanowisku kierowcy. Dobra, funkcje w środku. No jest ich niestety niewiele, bo tak jak na zewnątrz otworzymy szyby, otworzymy szyber dachy. Jeszcze spojrzymy sobie na drzwi. Mamy tutaj przycisk, przystanek na żądanie i to tyle niestety. No mogłoby coś jeszcze tutaj być, chociaż
nie bardzo jest co dodać, tak jakby po prostu powiedzieć. Proste wnętrze i karusa, po prostu. No i stanowisko kierowcy tutaj najbardziej na bogato funkcje. Włączamy zasilanie. Wyłączymy sobie kierownicę, mamy roletkę. Tutaj klikając w to miejsce, jak zauważyliście, mamy taką wertę z volan, malowanie chyba tego przewoźnika. Klikniemy sobie w to miejsce i znika nam to. Następnie mamy tutaj, oczywiście tutaj wszystkie przyciski działają, nawet radio jest działające, ale aby włączyć ten sterownik tablic i również tutaj z tego urządzenia sprzedajemy bilety, musimy dodatkowo załączyć ten przycisk czerwony po lewej i już mamy wszystko na miejscu. I teraz to są rodzaje biletu, czyli tutaj wybieramy sobie bilet, eską drukujemy. Natomiast tutaj, no niestety nie jest to normalny, na przykład linie, kurs czy ZIL, tylko w jakimś tam dziwnym języku, być może jest to węgierski. NK to jest chyba linia, czyli zrobimy 076 00 R. A tutaj musimy się domyśleć, dwie cyfry, czyli to będzie route. 01. Tak jest. To pewnie będzie ZIL. Tak jest. Także wszystko się tutaj sprawdza. Mamy tablicę w tym miejscu umieszczoną. Tutaj jeszcze jest kasetka. Dodatkowo mamy tutaj rozkład jazdy jeszcze do kliknięcia, do wyjęcia i on pojawia się tutaj. Odpowiedni skrót jak najbardziej z klawiatury istnieje. Kamery są jak najbardziej w porządku. Teraz sobie to zamknijmy. Także naprawdę funkcji jest troszeczkę, może w niektórych miejscach skromnie, ale myślę, że to jakoś mocno nie przeszkadza nam. Dobra, funkcje mamy omówione. No to ostatnia kwestia, czyli dźwięki. Klakson, wycieraczki. No i tutaj drzwi. Bardzo fajny jest ten skrypt właśnie otwierania drzwi z opóźnieniem, zamykania również, ale mogłoby być troszeczkę głośniej. No kurczę, trochę za cicho to. Chociaż może to nie jest największy problem. Największy problem jest, że nie ma tych widełek tutaj do góry. Na dole są one. Może to będzie na zewnątrz lepiej widać. O, tutaj macie te widełki pokazane, a na górze nie ma. Nie wiem czemu tak się stało, że na górze zabrakło. Przecież tą górę drzwi widzimy znacznie częściej niż ten dół. No wielka szkoda. No i za ten brak tych widełek tutaj odejmę jeden punkt od modelu, od oceny końcowej. Następnie co jeszcze? No właściwie silnik, nie, kierunkowskazy. Jest taki tam lekko słyszalny dźwięk, ale silnik, no właśnie, włączyłem kierownicę niepotrzebnie, bowiem silnik musimy uruchomić za pomocą kluczyka. Wyłączymy też silnik tylko i wyłącznie za pomocą kluczyka, tak samo jest z zasilaniem. Musimy nacisnąć tutaj kursorem. Nie włączymy zasilania skrótem z klawiatury. Także no, to włączyłem
Jeszcze raz. Spróbujemy sobie. No i takie są tutaj efekty niestety na postoju. Silnik nam pracuje całkiem fajnie, to muszę wam powiedzieć, naprawdę, tu jest Raba Euro 1, akurat właśnie ten pojazd, który wam prezentuję, to jest właśnie 256.44, z literką D jest inny silnik, jakaś dziwna nazwa, więc nie jestem teraz w stanie wam to powiedzieć. Ale naprawdę dźwięk silnika jest przyjemny. No niestety nie da się przygazować. Zaraz nam silnik tutaj gaśnie. Także silnik naprawdę przyzwoity dźwięk. No i w sumie tak, dotarliśmy do końca omówienia tego pojazdu. Więc moi drodzy, minusy tego pojazdu, więc muszę powiedzieć tak, troszeczkę rozczarował mnie właśnie brak widełek do góry w mechanizmie drzwi i za to minus jeden punkt. A drugim minusem uważam jest troszeczkę zła praca skrzyni biegów. Może najlepiej wam to wyjaśnię, po prostu podczas jazdy, tutaj jest automatyczne sprzęgło, podczas jazdy przełączania się poszczególnych biegów na klawiaturze, na przykład naciskam dwójkę, cisnę cały czas gaz na klawiaturze i przy normalnie działającym automatycznym sprzęgle, naciskając trójkę, podczas zmiany tego przełożenia gaz jest zdejmowany tak jakby. Tutaj tego nie ma niestety, po prostu cały czas gaz jest dodawany, ale bieg jest przełączany w tym czasie, więc mamy taki chwilowy moment maksymalnego dodania gazu i załączania kolejnego biegu. No, to jednak mogłoby być bardziej dopracowane i tak, żeby to było na przykład tak jak w przypadku chociażby Mana UL272, gdzie tam jest automatyczne sprzęgło. Są przerwy w dodawaniu gazu, kiedy zmieniamy bieg, oczywiście. Gdyby tutaj to było, nie miałbym żadnych zastrzeżeń. A tak po prostu przy zmianie biegu, to sami musimy ściągać ten nasz paluch z ósemki na numerycznej, tam gdzie mamy dodawanie gazu. Dlatego tutaj za to też uważam, odejmę jeden punkt właśnie za ten problem z tą skrzynią biegów i zmiana poszczególnych biegów. No myślę, że w dobry sposób to wam wytłumaczyłem. Także no, ocena jak najbardziej w porządku uważam. Mogłoby być jeszcze minus za zbyt ciche dźwięki drzwi, ale może tutaj twórcy wydadzą jakiś patch, poprawią te wady. Można poczekać. Być może coś takiego zostanie udostępnione. Na obecną chwilę ocena 8 na 10 punktów, jak najbardziej myślę, ocena zasłużona. Także z mojej strony to tyle. Żegnam się z wami, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!